Witam was, moi drodzy, z tej strony Drakonager, oto przed wami okrągły 30 odcinek z serii Zagrajmy w Dead Space 3. Kontynuujemy pościg za dajnikiem, mamy pewne modyfikacje, pewne zmiany w kwestii uzbrojenia. Mam tutaj, wróciłem do emitera Tesli, dodatkowo jeszcze karabin szturmowy. Zmieniłem też ulepszenie, tutaj dałem to ogniste szkliwo, czyli obrażenie od ognia, a tutaj z kolei to elektryczne. No jednak ma to więcej sensu moim zdaniem. No, myślę, że jesteśmy lepiej przygotowani, możemy kontynuować. Noż, kurde. Skupiłem się na jednym, a tu już drugi. No. Ty pojebie, kurde, ty. Ha, nie ma tak. Dobra, jesteś święcie przekonany, że te stwory są bazowane na twarzołapach, czyli w facehagerach inaczej, z obcego? Myślę, że to nie jest przypadek. No, ale to tak. Taka ciekawostka bardziej. Taka moja obserwacja. W sumie to teraz, jakbym od razu tutaj przyszedł po zabiciu tamtych typów, to pewnie by jeszcze mogły przyjąć te ciała. No a że ciała zniknęły po wczytaniu, no to nie miały takiej możliwości. Normalnie ulga, że weź! A i pozbyłem się też części apteczek, żeby jednak nie mieć ich aż tak dużo. No już chyba teraz z lepszym ekwipunkiem, lepiej zastosowaną broń sobie poradzę, no nie? Tutaj jest to, co było. Tutaj zaszły największe zmiany. Ja wziąłem strzelbę energetyczną, ale tak sobie myślę, może jednak lepiej coś szybszego, jakaś broń wojskowa, no nie? Dobra. No pewnie. Dobra. Próbuję jej trafić. Trafiłem czy nie trafiłem? Nie wiem. O, znak po prawej. To było ciekawe. Kurwa, trafią czy nie trafią? O, patrzcie, patrzcie. Co tam się dzieje? Ładne rzeczy. Co to za jakieś... Uuuu, żeż ty! Nie zauważyłem, że to tutaj do mnie też podlazło. Uuu, żeż ty, kurde. Dobra, skok. I kolejny. I kolejny. Czy to jest Rosetta? O kurde. Zabiłem? Chyba zabiłem. Stara dobra piła plazmowa. W ogóle miło, że poczekali na mnie. Zamiast jechać dalej, tam wcześniej. I chyba jednak jeszcze żyje. Dobrze, morduj ich. Popatrzymy sobie. Z przyjemnością. Skoczę tutaj? Czy będzie na mnie czekać? To ona to tworzy. To nieźle, dobra, nie ma co czekać. Wezmę sobie cięższą broń. No i co, napierdalamy. Na tyle, na ile się da, rzecz jasna. Przydałoby się... Wiesz co, mogłabyś mi trochę miejsca dać.
O właśnie, dzięki. Dobra. Zapędziła mnie w kozi róg. Uff. No ładnie, taki mini boss trochę. Upuściła coś, czy nie? Nie jestem teraz pewien. Jeśli coś upuściła, to było to rozczarowujące. No kurde, małe obszary tutaj to jest... to są takie miejsca, w których ciężko się walczy. Wręcz bardzo ciężko. Dobra, słyszę, słyszę. Chyba na razie mamy spokój. Dobra, żołnierze zdechli. Że zostali zabici. No cóż, ryzyko zawodowe czy coś? Ty, ale kurde. To ciekawe. Nie no, w sumie Rosetta jest wytrzymalsza niż człowiek, więc chyba mogła faktycznie przeżyć takie coś. Dobra, to za chwilę. O właśnie. Mamy chwilę spokoju. Na ten moment. Kurde, no problem z tą bronią jest taki. Ona jest dobra, ona jest naprawdę spoko, ten emiter, ale... No właśnie, problematyczne jest to, że... Trzeba ją naładować i jak do siebie podchodzi wróg, to już nie jest takie proste, no nie? Czekaj, 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 po kolei. Nic szczególnego. Bywały lepsze. I tutaj już wszystko, z tego co widzę, no to jeszcze tutaj jest... myślałem, że to jest dziennik, a to jest plan na oszczepnicę. Okej, ja to wiem jak to zmontować, chociaż... Schematy pozwalają trochę przyoszczędzić, z tego co kojarzę. Znaczy zależy jak rozumiesz przyoszczędzić, no nie? No, karabin całkiem spoko. Nie spodziewałem się, że ona wróci, w sensie no... To co złożyliśmy do kupy. No ale wątpię, że Ellie przeżyła coś takiego. No jednak nekromorf czy coś, no to jednak trochę inaczej działa. O kurde, pytanie teraz, czy ja będę miał... Może nie pod górkę, ale też z górki, tylko po prostu... Znaczy, tu dosłownie czy przenosi, no nie? Że po prostu będzie mi to trochę utrudniać zadanie, no nie? Dobra, co by nie było, trzeba ruszać dalej. I nie marudzić. Ej, co jest? Skąd to się tu wzięło? Przecież zabiłem taką. Z tych więcej, kurde? Jezu, spokojnie. Co one się rozmnożyły, czy co? Wyjaśnijcie mi to, proszę. No i tu się by strzelba energetyczna przydała, co? A, bo ja przewidzę, co się kiedy przyda, co? Dobra, skaczemy, spierniczamy w zasadzie. No, fajnie, coś po drodze. Dobra, nie mogę w punku załadować, no to szybkie leczenie. Będzie musiało pójść w ruch. Dobra, ja z tym nie będę walczył, ja to po prostu przeskoczę sobie. O-o, dobra. Dobra, nie daj się zabić. Gdzie Wolfram? Był tu Wolfram, widziałem Wolfram. Se spadł, co? Ale przemieliło. Cudownie. Dobra, żeby mnie nie spotkał ten sam los. Bądźmy ostrożni.
Dobra, zostanę przy tej broni. Powolutku, powolutku. Nie, za to światło wali, kurde. Mam nadzieję, że nikt nie dostanie ataku. Przez to. Dobra. Spokojnie, 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 spokojnie! Uff. Nieźle. Będzie 17 dziwne miasto, ruiny obcych. No nieźle, nieźle. Isaac, you all right? Carver, he's here. He's headed to the machine. Can you reach him? I'm trying. Find a way into the city. We'll try to meet up on the way. O, rety. No nieźle, nieźle. Dobra. Mamy chwilę spokoju. Można odetchnąć. Ale serio... Kurczę, co mnie atakował? Co to za kreatury? To są ci obcy? Oni się, nie wiem, jakoś... ostali? Jakieś tam pojedyncze jednostki, czy o co chodzi? Ja się w tym pogubiłem, szczerze mówiąc. Jeśli ktoś to lepiej ogarnie, to niech mi to wyjaśni. W sumie na etapach takich, czy to wspinaczkowych, czy schodzących, powinienem mieć zawsze tę piłę plazmą, bo ona się lepiej sprawdza. Takie właśnie... Klify to nie jest dobry moment na tę broń. No, nie mądry ja. Okej. Mamy warsztat. Co by tu zrobić? Za wiele nie zrobimy. Poza sprzedażą paru zbędnych rzeczy. Okej. Tworzyć nic nie muszę. Bronie, myślę, zostaną na razie. Myślę, że jeszcze ludzcy przeciwnicy tutaj się znajdą. No i na tych nekromowych się to sprawdza. O, proszę, proszę. Artefakt obcych! W sumie jakoś nie zwróciłem uwagi na to, że to są artefakty obcych, no to... Zdziwiła mnie ta nazwa, ale tak myślę... Nie wiem, jakoś nie zastanawiałem się nad tym. Dziwne. Dziennik osobisty dr Errol Serrano. Po ustawieniu obozu na krawędzi głębokiej wykopalisk jestem w stanie nadzorować prace wykopaliskowe bardziej bezpośrednio niż wcześniej. Każdy dzień jest pełen ekscytujących odkryć, których nie doświadczył jeszcze nigdy żaden człowiek. Dopiero co wczoraj przedarliśmy się do imponująco dużej jamy wypełnionej niesamowitym zielonym światłem. No faktycznie, było takowe. Ekipa głębinowa została wysłana wewnątrz z kamerą, która była moimi oczami i uszami. Z podekscytowania nie mogłem siedzieć w miejscu, gdy tylko ujrzałem wyłaniające się z mgły ogromne miasto o wspaniałej architekturze i ogromnych posągach. No, na razie nie wygląda tak jakoś imponująco. Co jest w środku tak właściwie? Zamrożeni obcy? Chyba tak, no bo księżyc nie został formowany w pełni, więc pewnie jeszcze przydałoby mu się trochę materii, nazwijmy to. W sumie proces został przerwany, więc to by wiele tłumaczyło. No spoko, spoko, przyda się sprzęt. I tu jeszcze trochę. No i znowu czytanie. Jak ja się dla was poświęcam. Lek osobisty dr Earl Serrano. Czaszka tego gatunku zawiera 6 otworów, które wiodą do komory rezonansowej, przypominającej trochę ludzką jamę nosową. Powietrze, które wydostaje się przez te otwory, przechodzi przez membranę głosową, która wibruje i moduluje
dźwięk. W wyniku zamykania i otwierania poszczególnych membran wytwarzane są nuty. Pokrywa się to z zapiskami wyrytymi w powierzchni wielu odkrytych przez nas konstrukcji. Mamy do czynienia nie tyle z językiem pisanym, co z kluczem do wymowy. Prawdopodobnie w tym języku jest 6 podstawowych liter nut. Wydaje się to proste, ale w różnych kombinacjach nut znaczenie ulega modyfikacji. Dlatego też w zapiskach znajdują się znaki opisujące długość poszczególnych dźwięków. Jak się nazywa takie zjawisko w języku? Kurde, coś z i, coś z czasem. Inoczas? Jezu. Że długość dźwięku jakby wpływa na rozumienie z... iloczas? Może iloczas? Sprawdzę jeszcze, bo... Wydaje mi się, że to mógł być iloczas, ale nie jestem pewien. Muszę się upewnić i was poinformować. W japońskim coś takiego jest, tego co kojarzę. I te znaki właśnie. Te 6 liter nut, czyli... Dlaczego to może być analogiczne? Znaczy, w chińskim też są znaki, jest ich mnóstwo, ale też się one jakoś chyba ze sobą łączą? Znaczy, tych znaków jest mnóstwo, ale też chyba... To nie jest tak, że każdy znak to jest jedno słowo i masz w ten sposób, tylko chyba jeszcze trzeba te znaki łączyć ze sobą. Jak ktoś się lepiej zna, to niech mi to wyjaśni. O, fajnie. Wrócił koleżka. Nie wydaje mi się, żeby te stworzenia potrzebowały podręcznika wymowy ich własnego języka. Zresztą wygląda na to, że te instrukcje zostały spisane już później. Jakby przewidywali swój koniec i chcieli przekazać coś bardzo ważnego przyszłym odkrywcom tego świata. W pewnym sensie te zapiski to wiadomość z zagrobu. No, ciekawe, ciekawe. Chętnie bym się dowiedział więcej o tej rasie. Aczkolwiek jesteśmy blisko końca gry, więc chyba za wiele się nie dowiemy. Tak mi coś mówi. Tak, jestem pewien, że to się nazywało iloczas. U nas tego nie doświadczymy, w sensie w języku polskim, ale są języki, które z tego korzystają. I wydaje mi się, że japoński jest jednym z nich. Mogłem się pomylić, ale kojarzy mi się właśnie to z japońskim, więc... Obym się nie mylił. Dobra, wszystko przeładowane? Tak jest. No super. And it doesn't end there. There is a network of brethren moons spanning the stars. As each one completes, it connects to this network, making them aware. If this moon should complete, its brothers will all come, looking for food. But there is hope. The natives never finished configuring the machine. It wasn't meant to merely freeze the moon, it was meant to destroy it. You'll need the codex. It is the key to unlocking this machine and reconfiguring it. Follow my trail into the heart of the machine and end this nightmare. Carver, did you hear that? The machine can crush the moon. It just needs to be properly configured. What about Danik? Stopping Danik won't be enough. We need to get that codex back. It's the key to reconfiguring the machine. But Serrano's locked the passage using some kind of alien glyphs. I'm gonna look for a way to bypass it. No proszę, przemówił do nas doktor Serrano. O, translator. O, ja jestem tłumaczem, ja się powinienem znać o takich rzeczach, co nie? Ja jestem ekspertem, dobra. Zaraz to jakoś ogarniemy. Znaczy to już to słowa ludzie, ale tu chodziło chyba o tych obcych, bo w angielskim jest słowo people, które zazwyczaj tłumaczymy jako ludzie, ale ludzie jako rasa to są humans. No nie? Więc to people to taki lud, nie wiem... Ciężko jest to jakoś oddać w naszym języku. O, red, nie wiem. Aktywuj, no ale co mi to da? O, red, nie wiem.
Dobra. To jest jak ten. Simon mówi na tej zasadzie. Dobra, no to poproszę. Poczekajcie, muszę zapoznać się z tymi dźwiękami. To jest długi. Są te krótsze, no dobra, jeszcze raz. Ten ostatni się zgadza z tego, co słyszę. Nie, to nie to, na pewno nie to. Dobra, jeszcze raz. Dobrze, że mam słuchawki. Kurde. Co ja mam tu zrobić w ogóle? Chyba nie mogę tego odejść teraz, tak? Są tylko dwa? Aha. Udało mi się? Ja to zrobiłem na pałę. Znaczy nie, ja to wszystko zaplanowałem. Ja jestem wybitnym tłumaczem. Jezu, jestem idiotą, naprawdę. Głupi to masz szczęście. Czyż nie? No. Ten materiał to mi się aż przypomina powrót na Ishimurę w drugim Dead Space'ie. Takie trochę żerowanie na sentymencie, na nostalgii, znaczy no. Jakby tego nie nazwać. Takie coś. Ale spoko to było. No. This must be ground zero. And that must be the machine. So I guess this is it, huh? Yeah. This is it. I need you to promise me something. If I don't make it, you'll get this done, right? We'll get this done, Carver. You and me. Yeah, but if I don't... I helped get us this far. And that's close enough for all this to count, right? Count for what? For... I don't know, just... All the bad I've done. Oh, shut up, Carver. You're a good man. I alienated my son, wrecked my family. Isaac, I killed Santos. Is that what a good man does? Good men mean well. You just don't always end up doing well. Muszę przyznać, że to była całkiem fajna taka braterska scena, bym powiedział. Aż zacząłem się zastanawiać, jak wygląda tryb kooperacji. Nie są jakieś rozmowy i w ogóle. Aż zachęciłoby mnie to do grania w kooperacji, no ale... No, ciężko z tym u mnie by było. No ale ta scena jednak była taka dość emocjonalna. Okej. Okay. Unbelievably
hard to kill. Are you aware of that? Danik, do you know about the moon? Do you know what it is? Part of the miraculous ecosystem, I assume. It's alive, Danik. It's hungry, and it isn't alone. If you turn off the machine, you'll set it free. And then it and all its brothers find our markers, find us, and wipe us out. How can you presume to know its intentions? You fear it because you don't understand it. Danik, hear me out! Danik, are you listening to me? Motherfucker! No fanatyk po prostu. Nie przemówisz mu do rozumu. W ogóle ciekawe, że przemoczyli tutaj motherfucker na ty chuju. Najczęściej tłumaczy na skurwysyn, aczkolwiek geneza tego słowa, motherfucker właśnie, jest dość niepokojąca i tutaj, powiedzmy dosłowniejszy przykład, matkojebca ma więcej sensu na swój sposób. Znaczy, jak ktoś powie, że wulgaryzm to wulgaryzm, po co się tym przejmować? No, powiedzmy, że słowa mają swoje znaczenie, swoją historię w ogóle. Ale dowiedzcie się, skąd się wziął słowo motherfucker. Będziecie naprawdę mocno zaskoczeni. Spoko. Dobra. Jezu, myślałem, że to jest przepaść, a tu po prostu tak wygląda. Ciekawa lokacja, muszę przyznać. Okej, Co to jest? Oj, spokojnie. Nie wiem, ale mamy jedną sztukę. No chyba, że upuścimy, to pewnie wyprodukuje kolejną. Znaczy twórcy uwzględnili coś takiego. Tak samo jak uwzględnili to, że po prostu nie będziemy grali w trybie współpracy, więc jakoś wymyślili, jak rozdzielać Isaaca i Carvera. O! Okej. Praktycznie to jest ładunek wybuchowy. Ikona na to wskazywała. Dobrze, że mnie uprzedzono, bo bym tutaj sterczał jak debil. I dałbym się zabić. Miasto obcych. Szczerze nie spodziewałbym się tego po tej serii. Gdy zaczynałem swoją przygodę z tym, to nie sądziłem, że to się tak wszystko potoczy. Chyba nie doceniam fabuły tej serii, wiecie? Może ona jednak jest całkiem spoko. Teraz to by się snajperka przydała, co? Dobra, spróbuję ich tu zajebać. Nie powinno być to trudne. Skoro tak sterczą i czekają na ostrzał. Widzę kolejny element do wysadzenia. Nic trudnego. Dobra, czy są to jakieś artefakty obcych? Jesteśmy wszakże w ich miejscu. Chociaż zabawne jest to, że artefakty obcych zawierały notatki od ludzi. To jest ciekawe. Swój czy wróg? Chyba to jest Carver, ale nie jestem pewien. W sumie wyprzedził nas, więc miałby to sens. Unitologów tym razem. No dobra, może być. Codzienne przemyślenia Jacob Dejnik. Jak każda dobra duchowa podróż, również ta nieprzerwanie kwestionowała moje przekonania i sprawdzała moją wiarę. Jednakże po przeanalizowaniu faktów wiem, co tak naprawdę wydarzyło się na tej planecie i dlaczego nasza rasa odniosła porażkę w osiągnięciu konwergencji. Ludzie z Tauvolantis, tak samo jak my, i Grey ze znakami sprzeciwili się planowi natury. Patrzę na prawie, że kompletny księżyc i widzę, że byli już bardzo blisko osiągnięcia ostatecznej, nieprzemijającej chwały. Wystawili nas na próbę. Czy nie dostąpimy wiecznej chwały, ponieważ zatrzymaliśmy się tuż przy ostatnim etapie? Czy poddamy się strachowi i nie dokonamy ostatniego kroku? Wiara wymaga odwagi, mój przyjaciel. Dzisiaj odstawimy na bok strach i zaakceptujemy przyszłość obiecaną przez znaki. Nie no, takiemu to trzeba po prostu łeb odstrzelić, moim zdaniem. Krótko jej na temat. Bum!
Dokładnie, dokładnie. Masz też masę głupich pomysłów, co nie? W nawiązaniu do drugiej części, do tekstu drugiej części. Dobra. Damy radę. Poradzimy sobie świetnie. Ło! To nie tak miało być. Mamy to! Okej. Mamy kodeks! Mamy kodeks, moi drodzy! Tajemnicze urządzenie wytworzone przez człowieka z nieznanymi znakami umieszczonymi na kluczach. No. Dokładnie. Zanieś kodeks do maszyny. Kodeks jest kluczem do komunikacji z maszyną. Dany chce użyć go do wyłączenia jej, ale kodeks może również być użyty do wykonania ostatniego polecenia i liczenia nekromorfów. Obcy z tą Volantis poświęcili swoje życie, by zakończyć konwergencję. Teraz rasa ludzka musi dokończyć ich dzieło. Brzmi dumnie. Jakbym w piekle się znalazł normalnie. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, teraz pytanie, ile gry mi zostało przede mną? Ile jest gry przede mną jeszcze? Ile mi zostało? Musiałbym to sprawdzić. Bo już niewiele z tego, co patrzyłem na takim dłuższym przejściu, takim w jednym filmie. No właśnie. I teraz pytanie, czy jeszcze... będzie jeszcze nam jeden odcinek? Dwa? Czy może jakimś cudem skończymy to tutaj? Chyba nie, no jeszcze chyba trochę przed nami jest. Dobra. Sprawdzę to na spokojnie, żebyśmy mogli to dobrze zaplanować. Znaczy, ja. A wy, żebyście mieli jakoś tam wygodnie do obejrzenia. No, także szybkie cięcie. Okej, według moich obliczeń przed nami jeszcze dwa, może trzy odcinki. Ciężko powiedzieć, co zależy od tego, jak będą rozlokowane punkty zapisu. No nie, no jeszcze za dużo, żeby dokończyć grę w jednym odcinku, w tym filmie w sensie. Także myślę, że to jest dobry moment na zakończenie tego odcinka. No, czy będą dwa, czy trzy odcinki, jeszcze nie wiem. Wyjdzie w praniu, jakoś to ogarnę, no, ale jest ciekawie, zdecydowanie nieźle się to rozkręciło. No i pytanie, jak to się dalej potoczy, bo ciężko przewidzieć, co się wydarzy. No, liczę na to, że po prostu uda nam się, że wszystko pójdzie dobrze, że ogarniemy jakby uratowanie wszechświata. Naszej rasy ludzkiej, no, właśnie ludzkości, no i że też zabijemy Dejnika, bo jak żeby inaczej. No dobra, więc w kolejnym odcinku będziemy kontynuować, w tym to by było na tyle, to będzie taki trochę krótszy odcinek jak na standardy tej serii, no ale cóż. Tak więc, dziękuję za oglądanie, cześć!